Tak trudno, dochodząc do 90, mieć znów pomysł, jak zacząć naszą audycję. Jeżeli jest to poranek w piątek, to premierowo witamy w programie Porozmawiajmy o Starogardzie, a jeżeli słuchacie nas w powtórkach w ciągu weekendu, to też serdecznie Was pozdrawiamy. Dziś w naszym programie gościmy panią Sylwię Osowską, pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych dzieci i młodzieży. Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać na temat budżetu obywatelskiego. Głosowanie na niego rozpocznie się tuż po weekendzie. Grzegorz Kochański, zostańcie z nami. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Nasza audycja powstaje wspólnie z Urzędem Miasta w naszym mieście. Sylwia Osowska i budżet obywatelski to sprawdzony duet, bo wtedy, kiedy mówimy o tym projekcie, to mam nadzieję, że słuchacze bardzo dokładnie sobie tę wiedzę przyswajają. Pani Sylwio, proszę przypomnieć słuchaczom i mieszkańcom, czym dokładnie jest ów budżet. Budżet obywatelski to taka bardzo specyficzna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy miasta mają możliwość zgłaszania swoich propozycji inwestycji w mieście, które będą realizowane w roku kolejnym. Oczywiście inni mieszkańcy mają możliwość zweryfikowania tych pomysłów i zagłosowania na projekty, które najbardziej przypadną im do gustu. No i takim największym skrócie to jest właśnie budżet obywatelski. Od jak dawna ten budżet w naszym mieście jest realizowany? Pierwszy budżet obywatelski w Starogardzie realizowany był w 2015 roku. Obecnie mamy 8. edycję z uwagi na to, że jednego roku pandemicznego budżet był przerwany, więc tegoroczny budżet to jest jego 8. edycja. No i trwanie, przerwanie właśnie w taki sposób. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania projektów. Kwoty do wykorzystania w budżetach są przeważnie takie same. Tak, to od samego początku jest niespełna 1 000 000 zł do dyspozycji mieszkańców. Przez ten czas ewoluowała idea budżetu obywatelskiego. Były lata, w których można było zgłaszać projekty społeczne, były takie lata, w których można było zgłaszać tylko projekty inwestycyjne, ale kwota pozostaje niezmienna i jest to kwota niespełna 1 000 000 zł, a na jeden budżet przeznaczona kwota to 230 tysięcy. No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy spore zamieszanie, dlatego że były projekty, które na przykład zgłaszały placówki, czyli szkoły, i nagle głosowali na te projekty uczniowie, ich rodzeństwo, rodzice, co zwiększało bezsprzecznie po prostu szanse na przejście tego projektu. Co się zmieniło w tym roku? Sposób głosowania się nie zmienił. W dalszym ciągu głosować może każdy mieszkaniec Starogardu, niezależnie od wieku. Natomiast zmienił się sposób zgłaszania projektów. Jakby nie ma miasto możliwości wyłączenia instytucji miejskich ze zgłaszania tego projektu do budżetu obywatelskiego. Natomiast mamy możliwość ograniczenia tych projektów. I w tym roku, czyli w budżecie 2023, można było zgłaszać projekty infrastrukturalne, ale mieszkańcy będą mogli wybrać tylko jeden taki projekt. Więc spośród 4 maksymalnie wybranych projektów do budżetu obywatelskiego, 3 będą projektami zgłoszonymi przez mieszkańców i realizowanych na terenie całego miasta. I tym ostatnim projektem będzie projekt instytucjonalny. To jeszcze jedno pytanie w tym wejściu, bo zajmuje się pani budżetem od początku, kiedy on powstał. Jak pani ocenia to narzędzie? Jak bardzo poprawiło sytuację, czy też życie mieszkańców? No, nie mówimy o jednostkach, ale mówimy o ogóle, bo przeważnie są to projekty, które pomagają uatrakcyjnić życie albo je uprościć mieszkańcom. No, adresujemy do każdego, prawda? Powiem tak, myślę, że interpretacja i ocena tego całego zjawiska, ja pozostawiam ją mieszkańcom. Natomiast warto podać tutaj takie cyferki, które pojawiają się w zestawieniach. Łącznie do tej pory zrealizowano 27 projektów infrastrukturalnych. I w tym wybudowano 7 placów zabaw, 2 siłownie, 2 boiska wielofunkcyjne, 5 innych obiektów sportowych. Zainwestowano w drogi, stworzono inteligentne przejścia dla pieszych, stawiono podpory rowerowe, więc to są liczby, przed którymi nie da się jakby uciec. One są naprawdę imponujące. Natomiast jakby ocena budżetu też może się odbyć w kontekście aktywności mieszkańców. I to jest tak, że raz budżet jest bardziej atrakcyjny, innym razem mieszkańcy troszkę o nim zapominają. Czasami jest taki czas, gdzie głosowanie jest jakby bardzo, bardzo aktywni są mieszkańcy w trakcie głosowania, a czasami także to głosowanie odbywa się w dużo mniejszej skali. Trudno ocenić to na przestrzeni lat, natomiast jakby te wymierne efekty budżetu obywatelskiego są widoczne dla wszystkich i myślę, że to jest ich największa wartość tego budżetu. Jak to będzie w tym roku? Czas pokaże. Jakie projekty w zeszłym roku zostały zrealizowane, też o tym powiemy. Zostańcie z nami, porozmawiajmy o Starogardzie. Usłyszymy się za moment.
To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Czasy i audycje się zmieniają, ale nasz program zawsze niezmiennie trwa w Radiu Starogard. Przygotowujemy go wspólnie z Urzędem Miasta w naszym mieście. Dziś rozmawiamy na temat budżetu obywatelskiego. Warto jest się zainteresować tym pomysłem i projektem, albo projektami, bo dzięki nim możemy poprawić jakość życia, możemy też zmienić przestrzeń. Pani Sylwia, jak wyglądała realizacja projektów ubiegłorocznych? Powiedzmy, jakie projekty wygrały? W ubiegłym roku mieszkańcy zdecydowali, że wygrają 4 projekty i 3 z nich realizowane były na terenie szkół, to znaczy mają być realizowane na terenie szkół i przedszkoli, a jeden to jest taki projekt ogólnomiejski, skwer Świętego Wojciecha, przestrzeń przy skwerze Świętego Wojciecha. I ich realizacja trwa lub została już zakończona. Zarówno przedszkole numer 4, jak i szkoła podstawowa numer 4 i wspomniany już skwer Świętego Wojciecha to projekty zrealizowane albo na etapie już finalizacji tej realizacji. Jest jeszcze jeden projekt, który cieszył się chyba największą popularnością w roku ubiegłym, to modernizacja miasteczka ruchu drogowego i tam oprócz tego, że miasto chce ten projekt zinwestować, jakby zainwestować w niego, to wnioskodawcy starają się także o pozyskanie środków zewnętrznych, więc tutaj procedura troszeczkę się wydłuża, ale niezależnie od tego będzie on niebawem zrealizowany. A środki zewnętrzne są potrzebne, bo tam więcej jest do zrobienia, czy ktoś dobrze pokombinował? Ogólnie zawsze jest tak, że jest więcej do zrobienia. Projekt został złożony na część tej inwestycji, ona w zakresie tego budżetu, który miasto oferuje w ramach budżetu obywatelskiego nie byłby zrealizowany w całości, więc te dodatkowe środki pozwoliłyby na zwiększenie zakresu rzeczowego tego zadania. Tuż w nowym tygodniu będziecie mogli głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Powiedzmy, jakie projekty przeszły pozytywną weryfikację i w czym możemy wybierać? W tegorocznym budżecie obywatelskim zgłoszono 8 projektów, z czego 3 to były projekty inwestycyjne, instytucjonalne, czyli takie, o których już mówiliśmy, które będą realizowane przez jednostki miejskie. I spośród tych 3 zgłoszonych projektów, jeden zostanie wybrany przez mieszkańców miasta. Jeden projekt nie uzyskał oceny pozytywnej, był czas na odwołanie się od tej decyzji, natomiast tutaj mieszkańcy nie zdecydowali się, bo regulamin budżetu obywatelskiego mówi, że jeżeli dana inwestycja przewidziana jest do realizacji z innych źródeł, to taki projekt zostaje odrzucony. I tutaj mieszkańcy oczywiście ucieszyli się, że inwestycja będzie w większym zakresie, pomimo tego, że oni ten projekt złożyli, będzie realizowana, więc nie złożyli protestu, do którego byli uprawnieni. Natomiast spośród projektów inwestycyjnych, czyli tych ogólnomiejskich, wpłynęły aż 4 i pierwszy z nich to Sportowe Przylesie etap 2, to jest kontynuacja budżetu obywatelskiego z lat poprzednich. Drugi z nich to Byciek Kazimierz Dejna, czyli modernizacja boiska Włókniarz przy ulicy Harcerskiej. Mieszkańcy złożyli także projekt na odnawianie ulicy Ściegiennego. To już etap 3 tej modernizacji i mieszkańcy mają nadzieję, że ostatni i że uda im się w tym roku wygrać, aby zakończyć tą całą inwestycję. I ostatni to modernizacja placu, który jest właściwie w tej chwili zupełnie niezagospodarowany przy ulicy Wróblewskiego. Od kiedy mieszkańcy będą mogli głosować? Na jakich zasadach? Ile mają czasu na wybór projektu, który ich zdaniem powinien być wykonany? Głosowanie rusza niebawem. 26 września do 14 października mieszkańcy będą mieli możliwość oddania swoich głosów. Zachęcamy do głosowania elektronicznego, bo ono jest najbardziej popularną formą głosowania, ale dla wszystkich tych, którzy boją się elektroniki, którzy będą mieli trudności w oddaniu głosu albo nie znajdują się w naszej bazie, bo to też jest istotne, aby takie osoby zostały do bazy wpisane. Te osoby zapraszamy stacjonarnie do Centrum Organizacji Pozarządowych. Przez cały ten okres punkt będzie czynny dla mieszkańców w trakcie pracy urzędu, czyli w godzinach od 8 do 14. I oprócz tego jedną sobotę i jedną niedzielę zagospodarowaliśmy także dla mieszkańców, tych, którzy będą chcieli głos oddać. I będzie to sobota 1 października i niedziela 9 października. Więcej informacji znajdziecie na stronie bo.starogard.pl.
To jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy naszą przygodę z tym programem piątkowym, to robiłem sondę na mieście i jeden z mieszkańców powiedział, że on polityką się nie interesuje. A to źle, bo budżet obywatelski to niekoniecznie polityka, choć pieniądze są w jakiś sposób publiczne. To wy, słuchacze, mieszkańcy, wskazujecie, jakie projekty warto za te pieniądze zrealizować. Kto może oddać głos w projektach budżetu obywatelskiego? Może zacznę od tego, że budżet obywatelski to nie polityka, ale to jest element działań w ramach polityk społecznych, więc warto na pewno brać w nim udział. Głos w ramach budżetu obywatelskiego może oddać każdy mieszkaniec miasta. Tutaj niezależnie od wieku może głos oddać, natomiast zdarzają się sytuacje, a może jeszcze dodam to, że każdy mieszkaniec, każda osoba zamieszkująca miasto, to nie musi być osoba zameldowana w Starogardzie, więc jeżeli zdarza się taka sytuacja, że ktoś do tej pory w budżecie obywatelskim nie oddawał głosu, a jest mieszkańcem miasta, który nie jest zameldowany, to będzie zobowiązany albo zaistnieje konieczność dodania się do bazy osób, które taki głos mogą oddać. Więc tak jak już powiedziałam, w punkcie stacjonarnym w każdej chwili będzie można podejść, dopisać się do tej listy i na projekty zagłosować. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, ale czasami będziemy w tym głosowaniu pomagali osobom, które jakby z elektroniką nie są tak do końca zaznajomione. Na stronie BO znajdują się wszystkie informacje. bo.starogard.pl to jest strona, która jakby od wielu lat jest mieszkańcom dostępna w ramach tego budżetu. Jeżeli jest sytuacja, gdzie w danym momencie budżet jest nierealizowany, to tam pojawiają się informacje archiwalne, te z ubiegłych lat, a obecnie są tam udostępnione opisy wszystkich zgłoszonych do budżetu obywatelskiego projektów, zasady głosowania, są tam udostępnione wszystkie harmonogramy działań w ramach budżetu obywatelskiego, a także opisy tych projektów, które zrealizowane były w latach ubiegłych. Po wejściu na stronę, o której mówiliśmy, czyli bostarogard.pl, mamy na głównej stronie harmonogram i opcję przeglądania projektów. Jeśli chodzi potem o autoryzację, czyli jak system sprawdzi, że to właśnie Grzegorz Kochański głosuje. Aby zagłosować na projekt w ramach budżetu obywatelskiego, należy podać swój PESEL, który połączony jest z imieniem matki głosującego, więc te dwie dane muszą zostać podane. Oczywiście one nie są absolutnie do odczytania przez kogokolwiek z osób trzecich. To jest system, który automatycznie weryfikuje poprawność tych danych i na tej podstawie osoba będzie mogła oddać głos na dwa wybrane przez siebie projekty, bo będzie można oddać głos na jeden projekt inwestycyjny, taki ogólnomiejski, nazwijmy to, i jeden inwestycyjny instytucjonalny. A jeżeli mieszkaniec nie zostanie przez system znaleziony, to wtedy powinien on się zgłosić i to? Tak jak zostało to już powiedziane, należy podejść do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Mickiewicza 1 i tam osoby, które będą odpowiedzialne za poprawne przeprowadzenie głosowania, będą dopisywały do listy osób uprawnionych do głosowania. Tak się zastanawiam, jak wygląda taka szara strefa, czyli nagabywanie, zachęcanie okolicznych mieszkańców, sąsiadów, bo ludzie jak chcą coś osiągnąć, to potrafią to zrobić i potrafią się skrzyknąć, aby pomóc, albo żeby zwyciężyć. No i tak właśnie jest. Ta aktywność mieszkańców jest tutaj niezwykła. Czasami jest tak, że całkiem duże grupy mieszkańców głosują na poszczególne projekty. Natomiast możemy się też podeprzeć tym, co odbyło się w roku ubiegłym. My mieliśmy takich punktów do głosowania kilkanaście na terenie miasta i trzeba przyznać, że zainteresowanie było naprawdę spore. Mieszkańcy podchodzili, głosowali. Ci, którzy bali się oddać głos wcześniej w formie elektronicznej, zachęceni także oddawali swój głos, więc jakby aktywność mieszkańców tutaj w tym zakresie jest bardzo ciekawa i duża. Głosowanie rozpoczyna się 26 września i potrwa do 14 października. Dokładnie tak i można zagłosować na jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt inwestycyjny instytucjonalny. Jeżeli to Was jeszcze nie przekonało, to koniecznie zostańcie z nami, bo na przykładach z autopsji opiszemy, co udało się jeszcze zrobić w ramach BO. Porozmawiamy o Starogardzie. Dziś naprzeciwko mnie Sylwia Osowska. Rozmawiamy na temat budżetu obywatelskiego. Koordynuje Pani te działania od początku, czyli 8 edycja od 9 lat, bo rok mieliśmy przerwy, wiadomo dlaczego. Jaki wpływ w Pani ocenie ma to narzędzie na poprawę jakości życia mieszkańców? Są takie projekty, które na przykład
Zabrałaby mnie pani na miasto. Panie Grzegorzu, proszę zobaczyć. W ramach budżetu mamy zrobiony ten piękny deptak. Albo te siłownie pod chmurką. Albo nagle tutaj jest ścieżka rowerowa. Myślę, że żaden mieszkaniec nie przejdzie obojętnie od kilku naprawdę wyjątkowych inwestycji na terenie miasta, które zadziały się w wyniku budżetu obywatelskiego. Takim chyba najbardziej sztandarowym przykładem tych działań to jest tutaj przy Starogardzkim Centrum Kultury Park Nowe Oblicze. Projekt, który realizowany był w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego, ale przez wiele lat modernizowany, dokładane były tam kolejne elementy i już dzisiaj naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Drugi z takich naprawdę sztandarowych projektów, a właściwie można powiedzieć miejsc, które zostało zagospodarowane przez mieszkańców, to rolkowisko. Tam na tym terenie, oprócz tego, że właśnie jest duży plac dla młodzieży jeżdżącej na rolkach, to jest także ogromny plac zabaw, jest siłownia pod chmurką, więc tak by teren został zagospodarowany przez kilka edycji budżetu obywatelskiego i dzisiaj cieszy się ogromną popularnością mieszkańców. No ale tak jak już powiedziałam, to jest cały szereg mniejszych placów zabaw, cały szereg utwardzonych dróg. Bardzo ciekawe są także podpory rowerowe dla mieszkańców. Przystań w Starogardzie, tak? Przystań w Starogardzie, podpory rowerowe dla wszystkich tych, którzy uprawiają jazdę rowerową i jakby i rekreacyjnie, i do pracy jeżdżą rowerem, aby łatwiej im się przez miasto przejeżdżało. Są także jakby atrakcyjne i aktywne przejścia dla pieszych, te inteligentne przejścia dla pieszych, one także mają ułatwić zarówno pieszym, jak i rowerzystom, jak i zmotoryzowanym. Fajnie, pani to nazwała, że atrakcyjne przejścia. Już czuję, że przechodząc przez te pasy, jakbym szedł na wybiegu pokazów mody. Atrakcyjne. Tak to zostawmy. To teraz powiedzmy o kasie, bo wiadomo, że to jest chyba czynnik mówiący bardzo dużo na temat realizacji projektu, jego powodzenia. Jak to jest, że dane projekty nie przekraczają pewnych kwot? Czy są robione wtedy po części, w połowie, czy to muszą być projekty takie wcelowane w dany pułap finansowy? Właśnie powiedzmy, ile i o jakiej wartości projektów zostało zrealizowanych na przykład w zeszłym roku? Tych działań finansowych miasto uczy się od wielu lat. Wszyscy doskonale wiemy, że ceny i te rzeczy, które teraz dzieją się z inflacją, są jakby nieprzewidywalne. Zupełnie nie jesteśmy w stanie ocenić tego, jak w przyszłym roku będzie wyglądał rynek inwestycyjny. Dlatego jakby cały zespół, który czuwa nad poprawnością realizacji budżetu obywatelskiego, weryfikuje bardzo szczegółowo te projekty, aby nie przekroczyły one kwot zaplanowanych w budżecie. I tak budżet obywatelski mówi jasno, że jeden projekt nie przekracza wartości 230 tysięcy złotych, a cała pula na budżet obywatelski to 940 tysięcy, z czego 20 tysięcy jest takim buforem, taką zakładką w razie lekkiego zwiększenia właśnie danej inwestycji. I o ile przez kilka pierwszych lat realizacji budżetu obywatelskiego te inwestycje czasami zdarzało się zwiększyć z budżetu miasta ponad kwotę, która została przewidziana w ramach budżetu obywatelskiego, o tyle teraz przez ostatnie 2-3 lata, tak jak powiedziałam, zespół bardzo dba o to, aby te zgłoszone do budżetu obywatelskiego projekty zweryfikować szczegółowo pod kątem merytorycznym, finansowym, więc projekt, który jest zgłoszony w pierwszej wersji przez mieszkańców jako projekt do budżetu obywatelskiego, jest potem szczegółowo analizowany i jeśli on przekracza zakres rzeczowy, który jest możliwy do realizacji w ramach tej kwoty 230 tysięcy, zostaje okrojony i po negocjacjach z mieszkańcami dopuszczony do głosowania dopiero w takiej okrojonej formie. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy budżet obywatelski w Starogardzie jest czymś wyjątkowym na Pomorzu? Czy inne miasta również go mają? Czy mają może większe pieniądze do wydatkowania? Myślę, że w tej chwili budżet obywatelski nie jest już żadną nowością. Większość miast doskonale realizuje te budżety i jakby chyba nie znam miasta, które nie realizowałoby budżetu obywatelskiego i nie przekazywało jakichś środków na jego realizację. No niezmiennie od tego, jakby niezależnie od tego, w naszym mieście tych inwestycji zadziało się naprawdę bardzo dużo i możemy się nimi cieszyć, oglądać i korzystać.
Mamy nadzieję, że budżet obywatelski 2023 nie stanowi dla Was żadnej tajemnicy. Przypominamy, że od poniedziałku rozpoczyna się głosowanie. Warto śledzić stronę bo.starogard.pl. Gdybyście czegoś jednak nie wiedzieli, dopytać możecie panią Sylwię Osowską, pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych, która była dziś moim i Waszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.